Hej! Witam was wszystkich serdecznie w moim pierwszym spotkaniu z grą Retro Machina. Dlaczego wybrałem tę grę? Ano dlatego, że po prostu bardzo mi się podoba wizualnie. Wygląda no, super, hiper, mega bombastycznie. Nie wiem, jak to mógłbym jeszcze określić. Lubię taki styl graficzny. Oczywiście widziałem ją tylko na screenach, nie uruchamiałem jej wcześniej. Natomiast no, też tytuł Retro Machina. Chciałbym mieć taką machinę, która przenosiłaby mnie w czasie, na przykład do tych lat dzieciństwa, do lat 90., bo wtedy był jakiś taki inny klimat. No i wiadomo, że mam sentyment do tych czasów. Chciałbym pójść do sklepu i oglądać sobie pudełka z przygodówkami, przebierać w nich. No i tak po prostu. Jakie tutaj mamy opcje? Language. Było napisane, że najlepiej grać padem, ale nie mam tutaj pada podłączonego, więc spróbujemy innym sposobem. Jeśli będę failował czy się zawieszał, to nie zawaham się przed wycinaniem fragmentów, ale startujmy. Taka naturalna animacja tego motylka, bardzo ładna. Ups. Aha. WASD. W porządku, to załapałem. Bardzo mi się podoba ta grafika. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Czy ktoś nas goni? Uuu! Dlaczego mi nie powiedzieliście... A, dobrze. Przepraszam. Bo rzeczywiście tutaj jest sygnał przerywany, czyli mogę tego uniknąć. A, mam wrócić na swoją pozycję. No tak, mogę się chyba wyłącznie cofnąć, ponieważ, no jakby to powiedzieć, chyba trudno mi będzie nad tym przelecieć. A, jednak się da! O, pomysłowo. Nie spodziewałem się. A, Kasia atakuje. W porządku. Czyli mamy tak naprawdę grę akcji, ale taką platformówkową, platformowo-logiczna gra. Zobaczymy, czy większy nacisk będzie postawiony na elementy logiczne, czy na zręcznościowe. Uch, znaleźliśmy się w potrzasku. Nie damy sobie wykasować pamięci. Będziemy walczyć. Ups! Tego się nie spodziewałem. Bardzo ładne cutscenki. Super, i graficznie, i animacyjnie. Gdyby tylko we współczesnych przygodówkach były takie cutscenki. Tak, Saint Kotar, do was mówię. Integracja systemów mechanicznych. Zgodność. Oj, jakiś moduł jest uszkodzony. No, zobaczymy, czy uda się naprawić wszystko, co się popsuło. Okej, możemy chodzić. To jest najważniejsze. Tak, chciałem wam podziękować przede wszystkim za ten niesamowity odzew, jaki otrzymałem pod filmem jubileuszowym. Liczne komentarze, bardzo serdeczne, bardzo ciepłe, za które jestem wam niesamowicie wdzięczny. To mnie podbudowuje, bo
Tak się jakoś bardzo często te filmy rocznicowe, w nich się zbierają komentarze. Czyli nawet jeśli ktoś na co dzień nie komentuje moich filmów, czy komentuje je rzadko, to niejednokrotnie właśnie daje znak życia w tych filmach jubileuszowych. No i mi bardzo miło jest też powitać jakieś nowe twarze, które nigdy wcześniej się na przykład nie udzielały, albo znów przeczytać komentarze od osób, które dawno nic nie pisały na moim kanale. To niesamowicie miłe. Dziękuję wam za to. Podoba mi się grafika w tej grze, ale to już mówiłem. Natomiast widać tę dbałość o detale. Tak samo piękna przyroda. No widać, że ze smakiem jest ta grafika stworzona. W porządku, kolejny cel. Czyli mamy kabinę jakiegoś bota naprawczego odnaleźć, o ile dobrze zrozumiałem. No i widzę już po tych... O, co to? Atakuje nas! Po dwóch pierwszych poziomach widzę, że może być grafika zróżnicowana, bo pierwszy taki bardziej techniczny level. Tutaj natomiast sporo przyrody, jakieś ruiny. Sporo przyrody i czuć smak przygody. Na razie gameplay dość prosty. No ale to wiadomo, że będzie się wszystko rozwijało w trakcie rozgrywki. Przejście zablokowane, czyżby zagadka? Och, 2568 rozwiązań. Jaka jest ta prymitywna machina, która pozwoli oczyścić przejście? Moduł częstotliwości radiowej został aktywowany. I? Nukleoniks, proszę. Małe roboty pająkokształtne. Czyli mam jakieś tło fabularne. Fajnie. To dobrze, że taka gra, która no, jest nastawiona jednak na akcję, na przechodzenie poziomów i kombinowanie, ma też coś więcej do zaoferowania. Dobra. O! Możemy kontrolować przeciwnika. Chwila. Aha, w ten sposób. Czyli tymi strzałkami. Już nie wsadem. Okej. I teraz będziemy się mogli tutaj dostać, być może. Nie, to chyba nie o to chodzi. Po prostu przechodzimy dalej. Myślałem, że musimy tam jeszcze coś zrobić. Fontanna. O! Czy jesteś naszym kolegą? Nie, teraz już się z nami bijesz. W porządku. Tak jak nam raz pomogłeś, to więcej cię już nie potrzebujemy. O! Budynek. Będziemy chyba mogli wejść do środka. No i miło będzie zobaczyć wnętrze. Wnętrze, ale też trochę przyrody. No, grafika trafia w mój punkt G, czyli w growy punkt, w mój growy punkt albo w mój gust. Właśnie. Tak, dokładnie. Czyli jednym słowem bardzo mi się podoba. O. I kiedy widzę takie lokacje, to aż chce mi się grać. Tak jak się czasem mówi, że w przygodówkach czy w grach grafika nie jest ważna, to ja się z tym nie zgadzam. Każdy element jest ważny, tak samo grafika. Oczywiście nie musi być wysokiej rozdzielczości, ale estetyka to jest to, na co stawiam. A tutaj estetyka właśnie jest na najwyższym poziomie. Smak, kolorki, wszystko na swoim miejscu. Nukleoniks. Czyli taki zestaw naprawczy. No i trochę grając w taką grę, może wychodzę ze swojej przygodówkowej strefy komfortu. Co tutaj jest?
ale tak naprawdę wiadomo, że od czasu do czasu trochę różnorodności, też gatunkowej, jest człowiekowi potrzebne, tak? Żeby tak się nie zastał. Żeby też mógł spojrzeć na ten gatunek z perspektywy innych gier, tak? Bo inne gry czasem mają do zaoferowania elementy, z których przygodówki mogłyby czerpać. Okej, coś tutaj nie styka. Aj! Dobra, nasza. Widzę, że można tutaj siać zniszczenie. Ale wygląda na to, że jest to gra dla wszystkich, czyli żadnej kategorii wiekowej mocno zaawansowanej, typu 15 czy 18 plus. Przynajmniej na razie na to wygląda, że gra nie wymaga. No, takie mamy miasto robotów trochę. No, zupełnie inny klimat graficzny niż w Machinarium. Choć tutaj akurat te kolorki są w tej lokacji zbliżone. Natomiast ta grafika jest również bardzo ładna. Aha. Ach, myślałem, że tego urządzenia będziemy musieli użyć. O! Czyli pierwsza walka, w której się będę mógł sprawdzić, bo taka już nieco bardziej zaawansowana, ale muszę robić uniki z tego, co widzę. Trochę chyba tej energii straciłem. Tam jest 60 na 100, czyżby to były punkty życia? Nie wiem na razie, będę musiał to zaobserwować, czy mi maleją, kiedy otrzymuję obrażenia. Ach! No tak, mam teraz 50, więc zmalały. Muszę jednak unikać tych ciosów. O! Och, dynia wydrążona. Trochę się spóźniłem, bo to już... o! Miejsce respawnu. Halloween minął, niemniej. Aha. Niemniej te dynie kojarzą mi się jakoś z sanitarium. Dobra, zapalnik czasowy chyba. Czyli musi trochę czasu upłynąć, albo... i nie. Dobra, jak to ogarnąć? Być może muszę skontrolować przeciwnika. Nukleonix znów. No te maszyny mają jakąś swoją charakterystykę. Wszystkie. Bardzo dobrze. Jak się tego przeciwnika kontrolowało? I... no właśnie. Chciałbym, żebyś mi... nie, nie teraz. Właśnie o to chodzi, że ja mam stanąć tu. I to już jest zagadka z prawdziwego zdarzenia, powiem wam. A ty masz stanąć tutaj. Podoba mi się. Attack with the controlled enemy using right control. Prawy control? A, można nim atakować. Coraz więcej mechanik. Open backspace'em. Proszę bardzo. Geniusz czy głupiec? 30 punktów zdrowia. Nie wiem, czy w grze są apteczki. Ewentualnie w jaki sposób można to swoje zdrowie podreperować. No i ciekaw jestem, czy te loadingi no to towarzyszą punktom zapisu gry. Ale tak, setting jest tutaj pierwsza klasa. O, boję się tutaj włazić. Ale taka moja wrodzona ciekawość nie pozwoli mi tego nie sprawdzić. No tak. Dobrze, że w prawdziwym życiu trochę hamuję tę wrodzoną ciekawość. No, bo inaczej chyba by mnie tu już z wami nie było. Aha. Okej. Ach, już myślałem, że jakaś zawieszka.
A tu nie. Oj. Czym? Prawym kontrolem. Dobra. Zniszczy to za nas. A! Mogę go detonować? Jakoś? Chwila. Bo... Aha! W ten sposób go mogę wykorzystać. Tak, rzeczywiście. I detonuje to pole chyba. Albo i nie. Nie musi to pole ominąć. Dobra, szybko. Mam 10 punktów zdrowia. Musi to pole ominąć, wchodząc na czerwony przycisk. Tak sądzę, no jestem tego pewien w zasadzie, bo tu żadne inne rozwiązanie nie wchodzi w grę. Coś tam się na dole zadziało, ale nie do końca wiem co. Oj, mam nadzieję, że mnie nie trafi. Nukleonix. To, no, Nukleonix to jest chyba ta firma zarządzająca tymi wszystkimi robotami. Czyli kolejny robot posiadający system antygrawitacyjny, który dzięki któremu może się przemieszczać ponad przeszkodami. No i jest bardzo zwrotny, ale jeśli mi zabierze ostatnie moje 10 punktów zdrowia, to nie wiem co ja zrobię. Okej. Udało mi się. Dobra, nad przeszkodą. I teraz to zaatakować. Prawy kontrol. Jest! Tak, czyli zagadki na razie na mój poziom intelektualny jeszcze daje radę. Zobaczymy jak długo. Natomiast martwi mnie trochę duża liczba przycisków, jakich trzeba używać. No ja się gubię, jeśli sterowanie jest zbyt rozbudowane. Ale myślę, że jakoś to ogarnę. Znowu musimy skontrolować pewnie chłopa. Nie. Najpierw my się ruszamy, a później on. Dobra, czyli mam już i w pogotowiu. Oj! Zabił mnie. Ej! Ty sobie nie pozwalaj! Ty sobie, chłopie, nie pozwalaj! Dobra. Może nie będę już w głupi sposób tracił... No! Okej. O to mi chodziło. Tracił zdrowia. To jest moje takie postanowienie... No, nie noworoczne, ale na dziś. Dobra, tu jest jakaś bariera? Nie, ja mogę przez nią przejść, on nie może. Ale ja właśnie potrzebuję, żeby on tutaj przeszedł. Mhm. Bo potrzebuję, żeby on mi uruchomił to. Więc jak go tutaj przetransportować? Aha, no są te śluzy. No, jak mogłeś? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Czyli najpierw tutaj. Dźwignia coś spowoduje. Zaatakuj dźwignię. Nie możesz, kolego. Czyli jeszcze coś innego może trzeba będzie zrobić. No tutaj nie ma chyba żadnych znajdziek w tych rzeczach, które atakujemy. No, martwi mnie, że właśnie straciłem nad nim kontrolę. Czyli za daleko moja ingerencja chciała sięgnąć. Ewentualnie muszę podejść tam. Spróbujemy ewentualnie to zrobić, bo jestem... No! Nie to sterowanie. Wiedziałem, że mi się sterowanie pomyli. Dobra. To jest raczej pewnik. Tylko ja tutaj podejdę. Do niego.
A, ja w tej chwili tracę kontrolę. Dobra. Zakładam, że wiem, o co chodzi. Czyli najpierw ja muszę go przemieścić tak, bym tutaj go miał na widoku. Ciekawe, czy ja mogę wejść. Tak! Przytransportuję go na ten podest. Super, super pomysłowa sprawa. Powiem wam. Tam! Ach! No niestety, zabrakło mi tutaj refleksu. Jeszcze raz. Chodź tu. Ach! Cela to nie mam. Ech. No, jesteś kolego. To jeszcze raz. Powtarzamy naszą zabawę. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi, co tutaj trzeba zrobić. Tylko muszę to zrobić niestety szybko i w niego trafić promieniem. Tak jest! I teraz ja tutaj przechodzę. On wchodzi na platformę. Ja z platformy schodzę. On schodzi z platformy. Ja na nią wchodzę, on wchodzi na przycisk. Podobają mi się już te zagadki. No i mogę przemieścić się do kolejnej lokacji. Tak, to myślę, że jest to całkiem ciekawa gra na streama. Nie wiem, czy na Let's Play, aczkolwiek ja lubię platformowo-logiczne gry. Nawet w magazynach przygodówkowych, jeśli są to gry z zagadkami, i tych zagadek jest no, trochę co najmniej, to je umieszczam dość często. Także jak najbardziej... Myślę, że są to tytuły, które wielu fanów przygodówek... Nie chcę już ciebie. A może jednak chcę? Serio? Oj. Czyżby to było aż tak? No proszę, tego się nie spodziewałem. A, dobrze, że tu jesteś, kolego. Dobrze, że tu jesteś. Teraz krążę z jednego na drugie. To możemy się wspólnie przemieścić. Nie sądziłem, że jeszcze mi będzie potrzebny. I zrezygnowałem z niego. Jak widać niesłusznie, bo jesteśmy na siebie skazani. Ach, ale tutaj dotarłem już sam. Może to i dobrze, bo pewnie by mi zrobił kuku za chwilę. Jeśli chcecie, to dajcie znać w komentarzach, czy wy takie gry lubicie, czy lubicie w nie grać i czy fajnie wam się ogląda. Czy na przykład chcielibyście więcej takich pierwszych spotkań z tego typu gier, a może jakąś serię poboczną Let's Play? Aha, jakaś nowa mechanika będzie, tak czuję. Albo i nie. Jakieś Yondra Course. O, możemy rozbudowywać jakieś moduły umiejętności. Proszę, proszę. Wygląda na mocno skomplikowane. Mamy 0, 0, 0 i 1. Jeden punkcik jest. No szkoda, że nic nie ma w środku. Chociaż, nie no, mamy jakieś części, bo zbieramy. Mamy już 391. Ale tak konkretów mi trochę w tym brakuje. Jesteśmy w laboratorium i już widzę, że będziemy tutaj musieli skierować do śluzy, czy jak to nazwać, pewnie jakiegoś robocika. Także i trzymam w pogotowiu. Oj, tylko daleką drogę będzie musiał przejść. Te drzwi zapewne będą do otwarcia.
Bardzo ładne takie tło, widzicie? Bo jest ten most, ale... O! To jesteś z nami, dobra. Ale mamy też tło. Właśnie się tak zastanawiam. To chodź na razie w tę stronę. Zobaczymy, co jest dalej. Mamy tło, które też bardzo korzystnie się prezentuje. Jest na czym oko zawiesić. Proszę, jak budowle zbudowane właśnie przez człowieka. Bo jakieś tam dźwigi, mechanizmy. Może to jest jakiś świat post-apo, w którym roboty przejęły kontrolę. Ups, bo jeszcze nas zaatakuje. Słuchajcie, to może ja sam to rozwalę. Okej, okay. Chodźmy! O, kolejna... Wow! Trudno mi będzie walczyć z dwoma równocześnie, czyli ze mną i tym małym robocikiem. Nie dałem rady. Aż o tak dobrze. Okej, okay. Jeszcze raz mam 100 punktów zdrowia. Może na razie ja nie będę zabierał ze sobą tego robocika, bo no, nie potrafię tak się skupić na walce. Chociaż to się da zrobić, żebym i ja atakował i ten robocik. Ale trudno mi się tak skupić jednocześnie, wciskając kontrol i sterując strzałkami robotem i sterując sobą. Także może dam radę to ogarnąć sam. Zobaczymy, już jakiś boss się pojawił. Oczywiście gra jest dostępna na Steamie, nie wiem czy na innych platformach, czy na Gogu na przykład jest, ale na Steamie na pewno. Dobra. Udało mi się rozbić jednego z bossów. Dobra. Ups, ups, ups. I drugi też. O, jeszcze ty tutaj jesteś, ale z tobą to już się łatwo uporam. Pytanie, czy to jest blokada, tak? A! Czyli ta dynia też ma punkty życia. Chodź tutaj, kolego. 75 na 100. Ach, kolejna lokacja, czyli... Można było jeszcze iść dalej, a czy można się wrócić? Nie. No to szkoda, że tam nie poszedłem dalej mostem, bo ciekaw jestem, co tam było. I można było też tą śluzą puścić wcześniej tego małego robocika, więc tutaj są jakieś opcjonalne zapewne przejścia, które można zwiedzić, do których można wejść, ale nie trzeba, nie jest to obowiązkowe. Ale może to odkrywać... O, na przykład tutaj, kiedy kogoś puścimy i teraz już nie zawaham się tego zrobić, wiedząc, że gra nam daje niektóre opcjonalne miejsca do zwiedzenia. Tylko właśnie, jak on stąd zlezie? A nie. Boję się, że to może być czasówka. Dobra, chodź tu. I to nam się dezaktywuje, czego bym nie chciał. Bo czasówki to jest, oj, chyba mój najgorszy element w grach. Znów walka, czyli ta gra już coraz bardziej tutaj na walkę stawia. 45 punktów zdrowia, no do ogarnięcia, ale z trudem. O, bo tu ma takie nożyki. O, no to nie do ogarnięcia jednak się okazało. Oj, nie będzie tutaj lekko, już to widzę. Dobra, rozwalimy tę dyńkę. A, ona jest nie do rozwalania. Nie wszystkie dyńki są do zniszczenia. Możliwe. Okej, okay, w taki głupi dość sposób straciłem 10 punktów zdrowia. Okej. Okay. Czyli musimy chyba zrobić to samo co poprzednio. Wchodź. No, lekko nie będzie. Ja spróbuję zrobić tutaj coś innego. Czyli trzymać się może z dala sobą, ale próbować walczyć moim towarzyszem. No i ciekawe, jak mi to wyjdzie.
Ups, czyżby został zniszczony? Nie, coś tam rozwalił. Dobra. Jest dobrze. Okej. Czyli przydał mi się. Ale nie chcemy go na razie więcej, bo tutaj sobie sami poradzimy. O, super. Windy. No i ciekaw jestem, kiedy to laboratorium się skończy też i czy będą jeszcze takie właśnie fragmenty z zielenią, bo obecnie ta gra trochę tym settingiem przypomina mi taką trochę samorostopodobny tytuł. Uciekła mi nazwa, natomiast ja to ogrywałem. Nie ogrywałem, tylko recenzowałem. Tylko, że no oczywiście to była przygodówka. Natomiast no, klimat tych lokacji był taki dość podobny. Okej, chodź tu. No nie. Tak tego nie załatwimy. Ale musimy współpracować. I co ty masz tutaj do załatwienia? Dobra, omijasz to. I tutaj przechodzisz. I stajesz na przycisku. Bardzo ładnie. Dziękuję ci, kolego. No nie do końca bardzo ładnie. Okej. Chyba rozumiem. O co tutaj chodzi? Mamy teraz pana przejąć. I co pan, gdzie ma pan polecieć? Tutaj? Czy pan ma to? Być może to ma pan jakoś uruchomić. Tak jest. Dobra. Przyjemne te zagadki. Nie są na razie jakieś bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Okej, tylko jak to uruchomić? Teraz znów ten przycisk zapewne trzeba będzie aktywować. Tak jest. No i jesteśmy w kolejnym miejscu. Pan już mi chyba nie będzie potrzebny. A może. Lepiej nie rezygnujmy przedwcześnie z jego usług. No właśnie. Ach, bardzo pomysłowa jest ta kreacja zagadek. Oj, ale tutaj element szybkości znów będzie istotny. Czy to jest miejsce, w którym się możesz chować, czy coś więcej? Okej, ja tutaj jestem w stanie przejść, także nie jest źle. Przycisk tam został wciśnięty, on może wyjść tędy. I co z tym? Dobra, ja może tutaj podejdę znów. Ups. Dobra. Oj, obawiam się, że to będzie już bardziej wymagające. Ja będę musiał na tym przycisku stanąć i go tamtędy przepuścić. Tak jest. Uff. Ciężko mi jest tego typu wyzwania rozwiązywać, bo nie mam takiej podzielności uwagi, że jednocześnie i na jednego, i na drugiego patrzę i ogarniam, wiem co się dzieje. Ale udało się tym razem. Okej. Backspace. Co my tu mamy ciekawego? Ho, ho, ho! Pliki, zdjęcia, maszyny, postacie, baza danych jakaś zaawansowana. Dobra, tylko jak się przechodzi? Czy da się tutaj przechodzić w ogóle?
chyba to jest jedyne, co w tym możemy zrobić. Okej, okay, spacją i teraz Q otwieramy. Aha, no dobra, czyli mamy podgląd już pełen. Okej, okay, idziemy dalej. Jeszcze chciałbym chwilę pograć, zanim zakończę odcinek. Mówiłem o wycinaniu, ale nie zaciąłem się na dłużej na razie w żadnym fragmencie, także jest nieźle. Okej, okay, możemy iść tutaj, ale możemy też chyba wyjść na zewnątrz. Nie, niestety, szkoda. O nie, o nie. Widzę, że to już nie będzie lekkie, łatwe i przyjemne. O! Dobra. Przydałoby się tutaj zyskać sprzymierzeńca. Okej. Okay. Ciebie. Okej. Okay. No, nie okej okay jednak. Oj, to już jest ten przełomowy boss. Który może mi wiele problemów sprawić. Czy mogę nad tobą kontrolę przejąć, proszę? No i niestety. Nie, to nie działa. Aha, dobra. Możemy wykorzystać chyba momenty, kiedy on... O, właśnie. Takie momenty. Ale to nic mi nie dało zupełnie. Już mam tylko 58 punktów zdrowia. No właśnie, i teraz. Bić, ale nie, bo oni w tym momencie. Trzeba to jakoś będzie opanować. Ostatnia próba, no bo już ten materiał trwa niemal 40 minut, więc akurat dotarłem do takiego pierwszego momentu, który mnie zatrzymał. Więc możliwe, że to jest ten czas, kiedy należy zakończyć. Okej. Okay. Jakbym nie od tej strony podszedł. Właśnie, i teraz go bić. To jest jakiś pomysł, aczkolwiek już 42 punkty zdrowia stracone. Tak, i teraz. No, jest to dobry pomysł. Jak widać. Może się uda, bo teraz nie straciłem już zdrowia. I z tej pozycji go bijemy. Czyli taktyka. Taktyka w tych walkach też jest istotna. O! Widzę, że kiedy ma mało zdrowia... Oj! Musimy go teraz zniszczyć. Teraz! Tak jest. Nukleonix, nowe osiągnięcie. Czyli to był jakiś boss nad bossy. Dobrze, że jeszcze mi się udało z nim uporać tutaj i wam pokazać, jak można wygrać walkę. Pewnie sami byście sobie poradzili znacznie lepiej. Aha, to już widzieliśmy. A, ale mamy też drugi punkt, ten narzędziowy. I tutaj jakaś pizza? Nie, rysunek? Co to jest? O, magazyn! Jakiś brukowiec kosmiczny.
ładne. Tak, te elementy, które nawet nie musiały być obowiązkowe dla autorów, ale te elementy tła, jak ten obraz tutaj widoczny, widać te znaki na podłodze, no dopracowana jest grafika, nie tak na odczep się, żeby coś było i żeby się grało, ale to jest naprawdę fajnie zrobione. Muzyka też jest klimatyczna, nic takiego wielkiego, ale taki ambient przygrywający w tle i robiący dobry klimat. O! Dawno nie mieliśmy takiej cutscenki. Centralna stacja, Atomic City, góry. Czyli może te wszystkie lokacje będziemy mogli odwiedzić. To by było fajne, bo przyznam, że obawiałem się, że po tym początku spędzimy niemal całą grę w tej bazie, a jednak trochę tego urozmaicenia by się przydało. Właśnie, osiągnij góry. Czyli tak. Tutaj mam odpowiedź na moje pytanie. Czy stąd wyjdę? Wyszedłem. I to w pierwszej godzinie gry. Bardzo dobrze. Bo ta przyroda, potrzebowałem jej. Po tym dłuższym fragmencie. Robot nieznanej serii. A już 20% zniszczenia. Making the future. Tak, a jeśli jest mowa o robotach, pamiętacie Joey'ego z Beni w Steel Sky i Beyond Steel Sky także? No to Beyond Steel Sky dostanie polskie napisy w edycjach konsolowych. Będzie też w pudełku już po polsku. Natomiast no, na razie nie ma żadnych wieści o PC-cie. Też by się przydało. Ale cóż, najwyżej ogram na PS4. O! Super! Ma klimacik ta gra, no trzeba przyznać. Może od strony samego gameplayu te zadania będą powtarzalne dość. Natomiast mimo wszystko no sądzę, że sam ten klimat gry tutaj ma szansę zatrzymać gracza na dłużej. Bo jednak też ja ciągle jestem ciekaw, co będzie dalej w kolejnych lokacjach. Może bardziej od strony ich wyglądu, też od strony kolejnych mechanik, niż od strony fabularnej. Ja po prostu jestem ciekaw, jakie te kolejne lokacje będą, co odwiedzimy. Znów jesteśmy w środku czegoś, ale tutaj... Czyżby to jakieś art deco było? Jakaś symetria. Kolejna lokacja dodana do mapy. Atomic City, Marine Nation. W porządku. Baterie nuklearne musimy znaleźć. Da się coś wpisać? Chyba nie. I ciekaw jestem, czy w tej lokacji będą jakieś indywidualne dla niej mechaniki, bo już, jak sądzę, tych robotów nie będzie. O! No, umieją w to twórcy. W zrobieniu takiego integralnego klimatu. Wiecie, że te poszczególne elementy, tak jak tutaj na przykład mamy ten ekran, jakby nie odstają klimatem, nie są w jakimś oderwanym tym settingu, nie są stworzone jakby zupełnie w oderwaniu od grafiki gry, od jej klimatu. Dobra, możemy te części chyba zamieniać, ale nie mamy. Na razie 0 na 1, 1 na 2, 1 na 2, więc w zasadzie... O, to możemy sobie zrobić. Zdrowie sobie podreperować, albo powiększyć maksymalną, tak. Maksymalny pułap, jaki może osiągnąć. Atomic City, tutaj możemy przejść. Wow! To jest takie centrum dowodzenia i możemy się wystrzelić w kierunku innej lokacji. A, fajnie.
Dlatego no, zachęcam, jeśli gra wam się podoba, do no do sprawdzenia, ile kosztuje. Czy jest to cena dla was osiągalna. No i może warto zagrać. Okej, no nie będziemy mieć więcej. A to co? 4 klucze są potrzebne do otwarcia tych drzwi. No, jak sądzę, nie mamy żadnego. Więc może nasza wizyta tutaj była krótkotrwała. Ale tu też mi się podoba taki punkt centralny, który nas wysyła w różne miejsca. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o tej grze. Okej, to się świeci, czyli w inne miejsca na razie najprawdopodobniej nie będziemy mieć do innych miejsc dostępu. Tutaj się kończy most. A na górze? Co będzie na górze? O! No dobrze, nie mamy energii, która by nam pozwoliła na podróż. Tutaj się nie możemy cofnąć, czyli wychodzi na to, że jednak w tym Atomic City musimy coś zrobić, bo tutaj no nie mamy tych rzeczy potrzebnych, chyba że to. Nie, to jest zablokowane. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tutaj może będziemy mogli przejść, ale przydałby się ktoś czy coś, co by nam pozwoliło to odblokować, nie? No bo żeby przejąć nad kimś kontrolę, to musiałbym mieć ten cel. A nie widzę go w pobliżu. Chyba że to. Ej, chwila. Może się to ruszyć? Nie. Może, ale może kogoś wypuścić. Bo ta dźwignia też możliwe, że będzie mi potrzebna. Dobra. Chyba czas się tutaj zatrzymać. Pokazałem wam grę Retro Machina. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Czy wam się podoba grafika i w ogóle gameplay. A, tu jest przecież dźwignia jakaś. Więc jeszcze jej użyję i zobaczę, co się stanie. No, czy już mamy odpowiedź, co trzeba było zrobić? Po prostu pominąłem ten element, nie zauważyłem. O, i znów piękna przyroda. Mnie się gra bardzo podoba, to mogę tutaj jednoznacznie stwierdzić. Od strony graficznej rewelacja. Od strony rozgrywki na razie jest ok. Nie jest bardzo trudna, choć ta walka z jednym bossem trochę mi problemów sprawiła. Natomiast ma jakieś takie delikatne tło fabularne. Bardzo graficznie ładna. No i gra się całkiem przyjemnie, może bez jakichś wielkich szaleństw od strony rozgrywki, ale to właśnie kierowanie dwiema postaciami równocześnie ma w sobie potencjał. O, mamy drogę ze znakiem stop. Muszę ustawić sobie, żeby nie pokazywało, jak ktoś gra. Z moich znajomych na Steamie. Zmieniłem komputer i te ustawienia chyba muszę sobie jeszcze raz poustawiać. Trochę się muzyczka zmieniła też.
Myślałem, że się zatnę, więc już chciałem kończyć, ale jednak się nie zaciąłem. Po tobie, tak. Więc jeszcze chcę trochę poznać, chcę zobaczyć tych lokacji. Pozdrowienia z Atomic City. Miasto jutra, czyli miasto przyszłości. No i każda lokacja ma jakiś swój własny styl, z tego co widzę. Takie rzeczywiście post-apo klimaty, niby miasto przyszłości, ale wszystko rozwalone, nie? Myślałem, że się uda mi się wycofać, ale nie. No. W takim razie już kończę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Pa, pa. Kończę śmiercią. Cześć.